caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. A my właśnie powoli dojeżdżamy do kempingu. Ten kemping nazywamy kempingiem u dziadka, bo tam taki starszy pan jest właścicielem i przyjeżdża, zbiera opłatę od każdego kampera. Także zobaczymy w tym roku, jakie są ceny, bo ostatnio jak byliśmy, to 12 funtów było za samochód cały. Także zobaczymy w tym roku, jaka jest cena. Na tej Rafał mi podpowiada, że ten pan ma na imię Denis. No i tak zawsze lubimy do niego wracać, bo jest fajny kemping, tanio, blisko morza, nie ma niestety żadnych tam udogodnień, w sensie prysznicy, prądu, są tylko to i toje i są krany z wodą, ale dla nas to tam akurat jest ok, bo jesteśmy samowystarczalni, mamy prysznic w kamperze. No tutaj po lewej stronie jest kemping Benar. Tutaj na wprost jest dojście nad morze i tutaj toalety. A tutaj my będziemy skręcać w prawo na nasz kemping. A tam dalej jest też taki duży kemping. Tam są pola namiotowe, domki. O, akurat właściciel przyjechał. Także Rafał idzie mu zapłacić. Bardzo miłe zaskoczenie, cena się nie zmieniła. Dalej jest 12 funtów, tyle co było w tamtym roku. 12 funtów to jest oczywiście za całe auto. Nie, Denis nie liczy, ile osób jest w kamperze. A tutaj stoją. Zobacz, co jedzie. Chodzę, jedzie już. Ładny rower. Hej, cześć. Jak tam? Przepraszam cię na dobę. O której już przyjechaliście? Byliśmy o pierwszej, po pierwszej. Witam się, witam. Cześć, cześć. Odepnęłam cię. Hej. Ale masz zimne ręce. Cześć, dobry, Asia jestem. Robert. Asia mi mówiła. Młody śpi, chory. Sukienkę ma. No, cześć. Cześć, cześć, Asia. Hej. A, no znamy się, no tak. Hej. Kuba trochę chory. Asia, nagrywasz? No tak, trochę, żeby tam wszystkie było widać.
devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I will be no one. No My jesteśmy całą ekipą nad morzem. Zaraz się będę wybierała na kajak. Te dzieci się bawią. Ryan i Kuba. Chłopacy. A tam jest Marek. Ale fajnie nam się trafiło, pogoda wymarzona. Wczoraj zorza polarna, niesamowita. To jest dalsza część naszej ekipy i kajak zaraz skakuje i płynę. No i poszli! Będzie wywrota, czy nie będzie wywroty? Ja czekam na wywrotę! No, chyba nie będzie wywrotki. No i teraz pytanie, czy Marek się nie wywróci, czy się wywróci. Bo fale są duże. Teo, usiądź na pupie.
O, patrz, teraz idzie fala. Ale trafił. A tam dalej Asia. My tym razem robimy kociołek. Będzie to kociołek myśliwski. Mam mięcho, kiełbasę, tutaj boczek, warzywa i biorę się za krojenie. No i ekipa zgrana zrobiła kociołek. I kociołek jest już gotowy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Pokażę wam kemping, który jest obok naszego pola namiotowego. Ja przyjechałam na rowerze i tutaj wam kawałek pokażę, jakie ładne domki tutaj są, te holenderskie. Tutaj jest recepcja i wydaje mi się, że można sobie też wynająć taki domek. Nie wiem, bym musiała się zapytać właściciela kempingu, na którym jesteśmy. Czy jest możliwość wynajęcia takiego domku? Tutaj na tym polu kempingowym gdzieś jest basen. I to nie wiem, czy to nie jest to. Tak, tutaj jest ten basen. Tu jest basen. Jest mały sklepik. Ola mi pożyczyła swój rower, bardzo ładny, kolorowy. I tutaj jest basen. I w jakich godzinach jest otwarte? Czyli od niedzieli aż do piątku jest otwarte, w sobotę niestety zamknięta. Dzisiaj sobota. I tutaj widać właśnie basen. Może jutro bym się tutaj wybrała z Kubą. Dobry pomysł. Świetnie. I nawet jest budka telefoniczna i budka na listy. Tutaj jest sklepik, spożywcze rzeczy, jakieś zabawki dla dzieci. Tutaj jest fish and chips i restauracja. I fajny plac zabaw dla dzieci. Jest dużo zjeżdżalni. Taki tor przeszkód. A tutaj na wprost idzie się nad morze. I zaraz tędy będziemy szli, bo będzie zachód słońca. Wybieramy się na zachód słońca dzisiaj wszyscy. I wracam już z powrotem. Jadę na kemping i zabieram całą naszą załogę i idziemy na zachód słońca. A pokażę wam zaraz nasz prysznic zewnętrzny. Powystawiliśmy go, bo jest ładna pogoda. Ciepło w środku było, jak brałam prysznic. Kuba też się tutaj wykąpał, Rafał. To jest właśnie nasz prysznic. A to jest prysznic. My tutaj do takiego pojemnika wlewamy wodę ciepłą i się myjemy. Co, chłopcy? Jak wam się podoba na kempingu? Dobrze?
A to jest nasz kajak, na którym dzisiaj pływaliśmy. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let before you leave, what you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right. Chłopcy zadowoleni, bawią się ładnie. Daddy,
Idziemy na zachód? Ja prawie amblatuję, więc. Idziemy na zachód? No idziemy, a jest zachód? No zaraz będzie. Tutaj mamy kolejną tablicę informacyjną. Idziemy na sesję zdjęciową. Chodźcie! Hej, panowie! Karol! Zagęszczaj, zagęszczaj! Z jakiej to okazji? No, mamy fotografa. Potopili się, ale co tam? Zrobić sobie nowe. Dziękuję. Dzieci szczęśliwe. Co tam macie? Kijanka jest. Kijanka. No to łap ją, daj. No zobacz, jest tutaj wyłowiona, szybko. Łap ją. A dopiero szykali tam, no. Ale wrzuć ją, bo ona zdechnie. Kubuś kijankę ma. Pokaż. No i puść ją, niech płynie. Żabki malutkie. I ślimaczek tu chyba jest. Tutaj ślimaczek. Chyba, nie jestem pewna. No złap to, no. Zobacz, to ślimaczek jest. No. Nie, zaraz będzie normalny ten. Może będziemy kiedyś. Daj. Nie, ja chcę zostawić. Chodź, chodź, ja ci pomogę. I kwiatek. Tam zaraz będzie już normalny. Fajne wydmy. Pomóż ci tyku. Wydajesz radę, wydajesz radę. A puść, Kubusia. Taki fajny wąwóz jest. I zaraz będziemy na plaży. I już widzimy morze. Ciemko z nienacka padła na babaczka. Daj kamerę, coś nagra. Mam nagrane, jesteś. To jeszcze pół biedy, tylko ona była nakrona. Nie, ja tam nie chcę. Udawałabym Krusia. Reszta ekipy za mną. O, ale pięknie. Wow. Jak reumatycznie się zrobiło, nie? No. Ale ładnie, nie? Pięknie. No to siadamy i podziwiamy.
No jak tak się żegnamy i ojca i syna. No było poznać. Na nam też. Cześć. Dziękuję. Do następnego razu. Dziewczynko, to umiesz się żegnać? Tak, do widzenia. Cześć chłopaki, trzymajcie się. Cześć. Bye. Pa. Do zobaczenia za jakiś czas. Szerokiej drogi. A ja dzisiaj od rana robię na omlety. No już się wszyscy pakujemy powoli i będziemy ruszać do domu. A tutaj chłopcy się fajnie bawią, Ryan i Kuba. Jak chłopcy, podobało wam się? Tak. Tak? Też nie. Czemu teraz nie? Jestem na świecie. Zaraz idziemy nad morze, co? Mhm. I ja miałam lemon popsicle. Wow, fajne. To się bawcie ładnie. Mama. Tak? Przetestowaj, proszę. Przetestować mam coś? Tak. To. Co, jakiś kwaśny jest? A nie. Słony? Nie. Gorzki? Nie, takie normalne. Czuję, że nie jest normalne. Po twojej minie. Normalne. Jaki kwaśny. Mniam, mniam. Jak cytrynka. Masz więcej? Nie chcę. Nie, dobra. Nie, nie, nie. Jak to dziękuję. Proszę. Dziękuję za poczęstunek. No my już się zbieramy i jedziemy. Pojedziemy sobie do Barmu wszyscy razem. No oprócz Olki i Bogdana, bo oni jadą do domu, bo mają daleko do domu. Także jedziemy wszyscy już. No i właśnie wszyscy teraz ruszamy. Będziemy wszyscy jechać za Dawidem. Dawid będzie naszym pilotem. Bodzio w pistach. Cześć! Pa, do następnego. Tutaj Gosia z Tomkiem jadą. Pomachamy. Marek rusza. Jeszcze czekamy na Karola i Alicję. Karol z Alicją jadą też.